Niedźwiedź Biznesu to statuetka, którą przyznajemy od 4 lat przedsiębiorcom, osobom, instytucjom wyróżniającym się, osiągającym sukcesy w prowadzeniu działalności gospodarczej, w prowadzeniu własnych biznesów. Te Niedźwiedzie Biznesu trafiają w różnych kategoriach. Mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie, duże. Jest też ambasador biznesu, to statuetka, którą przyznajemy osobom, instytucjom, agendom, tudzież przedsiębiorcom, którzy mają szczególny wpływ na wizerunek naszego regionu poza jego granicami w całej Polsce, a nawet za granicą. Niedźwiedzi Biznesu organizujemy od 4 lat. Jest to plebiscyt, w którym poddajemy ocenie czytelników Tygodnika Słowo Podlasia. Firmy, które zgłaszają się do udziału w tymże plebiscycie. Cieszy mnie niezmiernie fakt, że rokrocznie jest to powyżej 50 firm, które startują w tym plebiscycie. Cieszę się niezmiernie, że są to firmy, które osiągają rzeczywiste sukcesy i te nagrody, które przyznajemy, są tego tylko potwierdzeniem. W tym roku udało nam się poszerzyć nieco zakres naszej gali, a to ze względu na to, że połączyliśmy siły z rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorców Adamem Abramowiczem i jego magnificencją, rektorem Akademii Bialskiej, profesorem doktorem habilitowanym Jerzym Tychorukiem, którzy są gospodarzami ogólnopolskiej konferencji Podatki, Prawo, Przedsiębiorczość odbywającej się na Akademii Bialskiej, a gala Niedźwiedzi Sukcesu jest niejako zwieńczeniem tych dwóch dni dyskusji pośród autorytetów z dziedziny biznesu, prawa, ekonomii, a także innych naukowców z całej Polski. Nasza uczelnia uczy tylko praktycznie. Nie mamy studiów ogólnoakademickich, mamy tylko studia praktyczne. W związku z tym prowadzić takie studia bez ludzi z biznesu jest bardzo trudno. A zatem jesteśmy tutaj na gali, gdzie będą uhonorowani ludzie biznesu z naszego regionu. Ale to nie tylko, że tak powiem, interes studentów jest reprezentowany. Ludzie biznesu, jak powiedziałem, to jest sól tej ziemi, południowego Podlasia. W związku z tym, jeżeli oni świętują, mają swoje święta, należy być z nimi. Należy z nimi świętować. Należy się cieszyć ich szczęściem, bo będą na pewno atrakcyjne nagrody, wyróżnienia i będzie dużo satysfakcji z uczestnictwa nie tylko w tej gali, ale po prostu z pracy przez całe lata. Dziękuję serdecznie, że jestem zaproszony na tą uroczystość. Coraz częściej jako rektor spotykam moich absolwentów Akademii Bialskiej, wcześniej PSW. Właśnie wśród tej śmietanki, tej elity odnajdujemy się my jako studenci? Tak. Okazuje się, że ostatnio był u mnie człowiek, który buduje autostradę i mówi tak, trzech studentów waszych pracuje przy autostradzie, sprawdzają się świetnie, chcę następnych, chociażby 10. I żeśmy dostarczyli tych 10. Rzeczywiście. I myślę, że zadowolenie ludzi, którzy prowadzą konkretne prace, jest bardzo duże. A z drugiej strony ten człowiek mówi tak, nigdzie się więcej nie nauczą, jak tutaj, w tym praktycznym zadaniu, jakim jest budowanie autostrady. W związku z tym to jest obopólna korzyść. Dziękuję za rozmowę. Dzięki. Na początek zapytam, zanim do Janowa dotrzemy w tej rozmowie, o podsumowanie konferencji. Dwudniowa, ogromna ilość naukowców, przedsiębiorców, biznesmenów, samorządowców. Konferencja się udała? Myślę, że prestiż uczelni też wzrósł, bo też nam o to chodziło, żeby promować Białą Podlaską. Mieliśmy profesorów z najlepszych uczelni w Polsce. Był rektor Szkoły Głównej Handlowej, prorektor UKSW i rzesza fachowców z tytułami profesorskimi z różnych uniwersytetów. No i jak przedsiębiorcy patrzyli na te dyskusje, to mówili, no w końcu mówimy o konkretach, bo w ostatnim czasie
to tych konkretów mało w przestrzeni publicznej, a tutaj mieliśmy problemy, które dotykają służbę zdrowia, problemy, które dotykają przedsiębiorców związanych z prawem, problemy z, nawet takie ogólne jak czy złotówka, czy euro. Znakomita była dyskusja także, czy wycofujemy gotówkę, a wprowadzamy pieniądz elektroniczny, więc wyszliśmy na pewno z tej konferencji mądrzejsi. Daliśmy taki sygnał do całej Polski, bo uczestnikami są przedsiębiorcy z całej Polski, z Wrocławia, ze Szczecina, z Poznania, no tak jak mówię, zewsząd. Pokazaliśmy, że Biała Podlaska ma znakomitą uczelnię, że to jest piękne miasto, że tu warto przyjeżdżać także turystycznie, co się potwierdza w Janowie, bo wszyscy są zachwyceni. Na koniec konferencji jedziemy do Stadniny, mamy mieć pokaz koni arabskich, więc no, wydaje się, że wszystko zgodnie z planem zrealizujemy i też przedsiębiorcy zostaną doceniani, bo dostają nagrody dzisiaj Niedźwiedzie Biznesu, które będzie wręczało słowo Podlasia, ale także odznaczenia państwowe, bo na mój wniosek prezydent Andrzej Duda odznaczył kilku przedsiębiorców w uznaniu ich zasług, bo nie tylko w budowaniu gospodarczym naszego kraju, ale także w tym, że są poza biznesem aktywni społecznie, pomagają domom dziecko, a pomagali bardzo mocno Ukraińcom, więc przedsiębiorcy także potrafią wyjść poza tylko swoje sprawy biznesowe i to dzisiaj będzie widać także na naszej gali. Nie mam nic przeciwko rolnictwu, niech się rozwija i w sumie u nas są zdrowe produkty, lokalne produkty, ale właśnie czy przestajemy powoli być kojarzeni tylko z rolnictwem, laskami, piaskami, karaskami, ale rzeczywiście rośnie u nas biznes i to potężny biznes? Znaczy w tej chwili nie mamy biznesu potężnego. No niestety tak się ułożyło historycznie, że duży biznes się lokował na zachodzie Polski. Więc także widzimy, jaka jest różnica między średnią płacą w innych częściach kraju, a w naszej części, tam w niektórych miejscach jest powyżej 12 tysięcy złotych brutto, no u nas jest ponad 5 tysięcy złotych, więc no dwa razy tyle, ale no mamy nowe inwestycje, mamy autostradę, która się buduje, to wszyscy widzą, jak jadą drogą, bardzo mocno czekamy na 19. Jeżeli ta infrastruktura zostanie zbudowana, to ta atrakcyjność naszego regionu na pewno wzrośnie. Tylko życzmy sobie dobrych przyjaciół po wschodniej stronie granicy. No gdybyś to my mieli rzeczywiście tam państwo, które się rządzi normalnymi zasadami, to impuls rozwojowy mielibyśmy ogromny. No przypomnijmy sobie lata 90., gdzie wiele bialskich firm powstało właśnie na handlu ze wschodem. No niestety te warunki tam teraz w tej chwili nie są najlepsze, a wręcz powiem fatalne, tak, na firmy transportowe, które się borykają tutaj z tymi ograniczeniami. No, także wielu inwestorów polskich zainwestowało na Białorusi, no i niestety, czy w Rosji, no i niestety mają problem w tej chwili ze swoim majątkiem. Chciałbym podziękować za dzisiejsze zaproszenie i za tą wspaniałą uroczystość, która promuje ludzi sukcesu, ale też tych ludzi, którym dzięki ich wytrwałości, ich jakby pracy mamy to, co mamy, bo przecież nie ma się co oszukiwać, przecież to przedsiębiorcy prawie 50% PKB tworzą i dają nam te możliwości, które mamy, więc szkoły, szpitale działają między innymi przez te pieniądze. Jest bardzo ciężko, wiemy o tym ZUS-ie, o przeszkodach prawnych, ale mam nadzieję, że po zmianie władzy zrobimy wszystko, aby tym przedsiębiorcom pomóc bardzo mocno, bo są to ludzie wspaniali. To nie są jacyś ludzie, którzy wykorzystują jakby naszą gospodarkę czy nasze tutaj możliwości do tego, żeby się wzbogacać. To nie są ci, których bardzo często powołuje obecna władza jako właśnie mafia, między innymi VAT-owska. To są ludzie, którzy trzymają się zasad prawa. Mam nadzieję, że przedsiębiorcy wybaczą te sprawy, bo chodzi tu o ludzi, o Polskę, a nie o jakieś partykularne interesy jakiejś partii, która tak
negatywnie jest ustawiona do przedsiębiorczości. Nie wiem dlaczego, ale widzimy też z tych działań przejmowania kolejnych firm, mówienia, że to jest dobra droga. Myśmy to już przechodzili. Uważam, że absolutnie, broń Boże, do tego wracać. Nic z tego nie wyjdzie, trzeba rozmawiać. Przedsiębiorców proszę o cierpliwość, wtedy siądziemy do stołu i waszych mądrych rad, mądrych podpowiedzi posłuchamy i zrobimy tak, żeby wam się żyło w Polsce mocno lepiej. Thank you.